Siema, jestem Xradia, aktywujemy się na moim serwerze, czyli xradia.pl i chciałbym wam ogłosić konkurs na rangę hero. Co trzeba zrobić, to zasubskrybować kanał, dać łapkę w górę i dzwoneczek oraz dołączyć na Discorda. Tutaj wam się pokazuje właśnie na ekranie. I po prostu herosa losujemy, co 20 łapek i ranga heros po prostu jest na edycję, tylko ranga kupiona zostaje jakby na zawsze. Bo tutaj fajnie wygra taką rangę heros, zobaczcie, i dobra. I teraz tak, z ogłoszeń parafialnych na szybko dodaliśmy lobby. Jak macie premkę, to od razu jesteście tutaj wrzucali na główny serwer. A jak po prostu nie macie premki, to macie logowanie z capcha, co nam pozwala, żebyśmy się pozbyli botów. Dobra, to bez tutaj jeszcze Discord, to jak tutaj dołączycie i przepiszecie kod na darmowy SVIP, to nawet jeśli nie wygracie herosa, to otrzymujecie SVIP-a na 24 godziny, więc myślę, że spoko. Oraz tutaj, jak to było? Disk. Oj, tutaj mamy do wyboru elegancko. Dobra, to ja włączam Vanisha i będę się tepał do ludzi, bo chciałbym znaleźć jakiegoś cheatera, ale tutaj nie ma żadnego. Michał. No kurde, chcę jakoś znaleźć w jakiejś kopalni. PSPL, to no spawniesz. Kurde, do kogo mogę się tepnąć? Do Bartek. Dobra. Michał, u niego byłem. Bartek. Dobra. Ale oni tutaj wszyscy sobie jakieś fajne domki budują, jak widać. Laga nie mam, dobra. Piterix. Ej, o, w kopalni jest. Co on tak leci, giętrzy? Co on tutaj szuka? Mhm. Bo tak nagle w kopalni się skopał idealnie. Czy on tu znajdzie jakiś... Ej, czy on ma X-raya? Ej, on ma X-raya chyba. Jeszcze tutaj drugi administrator się tepnął. On patrzy tak w górę, szuka. Nie, nie no, on ma X-raya, znalazł tutaj gliaksy. Kurde, że ja nie widzę na GM3, gdzie są. Bo on tutaj tak biega i nie rozkopuje na boki, żeby widzieć, nie? O nie! MSG, Piterix. Zapraszam na test 3 wróczek.t. On ma cheaty na bank. Zobaczymy, co się dzieje. Jesteś sprawdzany. No nie, jakiś itmaty mi pisze. Jesteś sprawdzany. Dobra, zobaczymy, czy wbiję na TeamSpeaka. Okej, jestem. Jak tutaj go przerzucić? Dobra. Siema. Przyznajesz się do używania cheatów, czy nie? Nie, a co to są cheaty? No bo tutaj kopałeś w dolni na diamenty i jesteś podejrzaną X-ray, czyli nie przyznajesz się, tak? Nie. No dobra, masz deska, czy jeśli nie, to masz minutę na pobranie go. No mam deska. Dobra, to bym cię bardzo prosił. Czyli nie przyznajesz się, tak? Bo jeśli cię wykryjemy, to dostajesz ten bana na jeden dzień. Dobra, dałem ci deskę, nie mam. Dobra, czyli ostateczny raz pytam, nie przyznajesz się, tak? Nie, nie przyznaję się. A co to dobra. Są nie udawaj, głupa byczku. Dobra, chwila. O. No, łączę się. Dobra. O, tylko nic nie rób z komputerem, okej? Okay? Ja taki nie jestem, dobra. Nie klikaj nic, jeśli ci mogę prosić. Mhm, F3. Masz zwykłą wersję Minecrafta, tak? Niby, bo pisze Vanilla, czyli zwykła, tak? To skąd wiedzieć, gdzie są te 8 diamentów, bo jak widzę w twoim ekwipunku? No, admin, no, ja po prostu kopałem. No, ale skąd wiedzieć, gdzie to jest? Kurde, ty masz jakieś dzikie ustawienia. Gdzie to jest? Snopper settings. Ustawienia dostępu, to nie jest to. Nie. Ty masz cheaty, masz cheaty. Nie, nie. Masz cheaty. Język. To pewnie tutaj gdzieś jest. Nie, nie, nie. Zmieniliśmy mój język. Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Ej, co się stało? Co się stało? Właśnie nie wiem, czekaj. Gdzie masz tutaj wejść w procent na beta procent? Mhm. Nie, nie. Usuwam ci wszystko, nie no. Kropka, gdzie, o, gdzie wlazłem? Kropka Minecraft. Huzuni. Nie, to jest Minecraft. To jest Huzuni. Usuń go z komputera, bo być może jest na tej wersji. Ale jaki Huzuni, admin? Nie wiem o co chodzi. Mhm. I na której podobno jesteś wersji? Na 15.2. Vanilla. Weź swój kursor.
Vanilla, nie ma tutaj vanilla. Ale co to jest? No admin, no to to. To? Tak. Faktycznie, masz rację. A wejdź tutaj w przeglądarkę. No dobra, no dobra. Ej, możesz klaskać przez 3 sekundy? Dobra. Jeszcze. User disconnected from the dobra, wyłączyliśmy mu komputer. I jak wam się spodobało, to zostawcie suba, łapkę w górę i dzwoneczek. I myślę, że spoko akcja była, wyłączyliśmy mu komputer podczas sprawdzania. I wiecie co robić, siema.